Drodzy parafianie, mili goście, do pasterzy, którzy przyszli powitać nowonarodzonego Jezusa, odezwali się aniołowie, zwiastując im wielką radość. Powiedzieli: zwiastujemy wam radość wielką, dziś narodził się nam prawdziwy Mesjasz, Pan. Życzę wszystkim radości. Radości z tego, że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem i urodził się w Betlejem dla naszego zbawienia. Żadne wydarzenia najbardziej przybijające, najbardziej nas smucące, najbardziej dramatyczne nie mogą przysłonić tej prawdziwej radości. Chrystus znów się narodzi, znów stanie się prawdziwym człowiekiem, bo nas prawdziwie kocha, bo chce nas zbawić. Nic nie może tej miłości ani zniszczyć, ani przesłonić. A więc ta radość nasza powinna być wielka, powinna nieść prawdziwą nadzieję. Aniołowie śpiewali hymn: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Życzę wszystkim prawdziwego pokoju. Tego pokoju tak bardzo pragnie cały świat. Mamy kolejny już drugi rok, kiedy świat nie jest bez wojny. Wojna toczy się na Ukrainie, toczy się nawet w Ziemi Świętej. Betlejem, to miejsce, gdzie narodził się Jezus, jest opustoszałe, nie ma uroczystości, nie ma radości, nie ma tysięcy ludzi, którzy tam przybywają, żeby tam przeżyć święta, tam się pomodlić, oddać Jezusowi nowonarodzonemu hołd. Świat potrzebuje pokoju. Potrzebuje tego pokoju nasza ojczyzna, nękana tyloma konfliktami, tyloma kłótniami, tyloma dramatycznymi wydarzeniami, które ocierają się również o święta Bożego Narodzenia. Niech pokój zapanuje również w naszych rodzinach, przy stołach, gdzie gromadzimy się z okazji tych świąt. Niech trwa pośród nas i niech trwa w naszych sercach. Wszystkiego najlepszego. Niech Chrystus nowonarodzony będzie dla nas prawdziwym znakiem, prawdziwym skarbem i prawdziwą radością.